Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Stali Rzeszów S.A. na konferencji prasowej po spotkaniu Stali Rzeszów z drużyną Podlasia Biała Podlaska, zakończonego remisem 2-2. Pan Przemysław Sołański, trener drużyny gości, pan Jan Śledzik, trener drużyny gospodarzy. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie tego spotkania. Niewątpliwie, witam Państwa, niewątpliwie cieszymy się bardzo z punktu, jaki udaje nam się wywieźć z bardzo, bardzo trudnego terenu. Do pełni szczęścia zabrakło parę minut, ale myślę, że nie będziemy tutaj pazerni i bardzo się cieszymy z tego punktu. No, mieliśmy trudny moment, bo po 5 porażkach z rzędu jechaliśmy praktycznie na skazanie tutaj, co niektórzy nas już pogrzebali, ale my będziemy dalej pokazywać, że jako Podlaski chcemy trzeciej ligi i z każdym będziemy grali o punkty. Cieszę się bardzo, chcę pogratulować zawodnikom walki do końca, determinacji. Mieliśmy jakiś sposób na ten mecz, naprawdę udawało nam się to realizować i jestem bardzo dumny z chłopaków i czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie. Piłka nożna polega na strzelaniu bramek i na nietraceniu oczywiście. My dzisiaj strzeliliśmy 2 bramki, a jakieś 10 za mało. I to jest przyczyna tego, że się zremisowaliśmy. Nawet jeśli byśmy stracili te 2 bramki, to przynajmniej 10 dodatkowo powinniśmy strzelić. Na Daleszycach również 8 sytuacji, przynajmniej oprócz bramki, które powinny się zakończyć bramkami lub były bardzo groźne. Na Awi trochę mniej, ale też przynajmniej 6-7 sytuacji, w których mogło być jeszcze lepsze rozwiązanie i lepsze dogranie. Jeśli się nie strzela w 3 meczach 25 przynajmniej sytuacji, mimo zdobycia w każdym meczu bramki, a dzisiaj 2, i popełnia się błędy, tak jak tu dzisiaj straciliśmy bramki 2, tak się właśnie niestety kończy. To mam wrażenie, że właśnie myślimy, że mamy tyle sytuacji, że w końcu zaraz spadnie, a to jest błędne myślenie. Nie zaraz spadnie, tylko powinna teraz spaść na 2, na 3 i myślę, że Podlasie nie miałoby tu nic do powiedzenia, ale sami sobie jesteśmy winni. Dzięki. Ta sytuacja z samej końcówki meczu w polu karnym różnie przez nas jest oceniana. Pan może coś nam na ten temat powiedzieć? No, o Darku Jareckim nie było karnego. Ja bym pytanie pan skierował do Platformy Wisz. Panie trenerze, jak zespół reaguje, dlaczego tak reaguje w postaci bramki, to jest na pewno bardzo niepokojące. Drugie pytanie, czy nie wydaje się panu trenerowi, że po tych 2 poprzednich meczach, porażka w Świdniku, remis na Daleszycach, zaskakujący i po tym dzisiejszym spotkaniu, kiedy tych sytuacji było sporo, ale jednak Stal traci punkty, że trzeba będzie dokonać pewnych przewartościowań, jeśli chodzi o taktykę gry. Czyli rzeczywiście więcej uwagi poświęcać linii defensywnej, albo inaczej spokojowej w defensywie kosztem tego parcia do przodu, z którego pan i sam zespół pod pana kierunkiem słynie w Rzeszowie od początku sezonu. No właśnie, gra ofensywna, którą my proponujemy, powoduje, że stwarzamy mnóstwo sytuacji. Więc jeśli my stwarzamy sobie 10, 12, 8 sytuacji w każdym meczu, to myślę, że zrezygnowanie z tego by było samobójstwo. A gra w obronie to nie jest gra obrońców, tylko to jest gra całego zespołu. My dzisiaj źle reagowaliśmy po stracie piłki i powinniśmy jeszcze lepiej agresywniej do tego przeciwnika go chwytać, powiedzmy, od razu w zalążku i dusić każdą akcję. Nie będziemy się tłumaczyć pewnymi rzeczami, które tam zostaje w szatni, jakimiś problemami zdrowotnymi jednego czy drugiego zawodnika. Natomiast nasza gra, nie trzeba jej modyfikować, tylko ją trzeba ulepszać. Nie trzeba zmieniać nagle planu taktycznego, że nagle teraz zaczniemy z tyłu się bronić, bo to nie ma być Stali Rzeszów, to nie ma być obrona, to nie ma być bunkier, tylko to ma być kreatywna gra. Nauczenie kreatywnej gry polega na tym, że trenuje, aż w końcu przyjdą automatyzmy. My dzisiaj pokazaliśmy szczególnie, to nawet nie było po stracie bramki, tylko ja uważam, że najgorsze to był właśnie początek meczu, te pierwsze 30 minut, gdzie graliśmy za wolno, zbyt mozolnie, nie wbijaliśmy się w linię obrony, graliśmy po prostu w ten sposób. Nie wiem, czy było jakieś zaskoczenie dla nas, bo trener zmienił ustawienie drużyny i wyszedł się 5 obrońcami i gdzieś ta obrona była taka dosyć mocna i skomasowana. Dlatego nie będziemy na pewno niczego zmieniać, ani teraz, ani za miesiąc. Po prostu można pod przeciwnika jednego czy drugiego, mocniejszego, ustawić się trochę bardziej defensywniej, tak bym to nazwał. Natomiast no dzisiaj
możemy się doszukiwać różnych historii, ale jedna jest najprawdziwsza. Kilkanaście sytuacji, a z tego tylko dwie bramki, więc no już takich wybornych nawet w Dalszycach nie mieliśmy, gdzie czasami piłka i dwa razy na poprzeczce wylądowała, czy trzy razy, gdzie było w Świdniku, przynajmniej do tej bramki stracone przynajmniej dwie stuprocentowe sytuacje mogliśmy wygrywać. No i tak się dzieje, jeśli mówię, stwarza się kilkanaście, a nie strzela się przynajmniej 8-10 bramek, no to bo dzisiaj uważam, że przy 50% skuteczności ten wynik mógł się koło takiej kwoty zakręcić. Drużyna gości próbowała strzału z dystansu. Wspomniał pan trener o ustawieniu piątką obrony z momentami, jeśli chodzi o zespół Podlasia. Czy nie wydaje się panu trenerowi, że a może wartołoby rzeczywiście na bieżąco zareagować w odpowiednią się chować i strzał z dystansu, kiedy do wejścia w pole karne, kiedy trenerowi skrzydła nie przyniosą tego ostatniego, co niego podania skutecznego. Tu się z panem zgadzam. Po prostu oczywiście brakuje nam jeszcze więcej strzałów z dystansu, gdzie obrona stoi na 16-15 metrze. Oczywiście brakuje, żeby czasem po przeniesieniu z prawej na lewo oddawać strzały na bramkę. Tylko właśnie, my mamy tyle rzeczy do zrobienia, a czasu teraz nie mieliśmy w ogóle, bo przez dwa tygodnie graliśmy cały czas mecz za meczem i praktycznie przygotowania były tylko pod przeciwnika, czy jakieś tam doskonalenie naszych pojedynczych odpowiednich zachowań. Będzie teraz trochę więcej czasu w tym tygodniu przed Puławami. Będziemy dalej doskonalić naszą grę, żeby grać po prostu szybciej, jeszcze płynniej, żeby można było stwarzać jeszcze więcej sytuacji, ale kluczowe też dla nas jest właśnie ta faza przejściowa. Jeśli tracimy piłkę, musimy jeszcze lepiej reagować. Domyślam się, że pan trener zupełnie nie patrzy w tej chwili w tabelę, po co się dzieje na samej górze i przechodzi się dalej do tej nowej pracy. Tak najlepsza metoda, patrzeć na siebie i wygrywać mecze, patrzeć na swoje punkty. My na tą chwilę w tych meczach, których mamy, mamy teraz 14 punktów. Uważam, że średnia 2 punkty na mecz będzie dawała sam czub i my możemy sobie mówić, że chcemy być w czubie, chcemy być na pierwszym miejscu, drugim, trzecim, mała strata. Po prostu jak będziemy tak kalkulować, to zawsze to się nigdy nie opłaci. Po prostu trzeba wyjść, mieć swoje spotkanie. Dzisiaj się nie udało wygrać, ale za chwilę jedziemy na Puławy. Wygrywając w Puławach, nie będziemy patrzeć, że a przeskoczymy Puławy czy nie. Ja nawet nie wiem, gdzie Puławy miały wynik. To jest mało interesujące dla mnie, czy Motor, jak będzie grał we wtorek. Dla nas najważniejsze, żebyśmy wygrywali, żebyśmy na jesień zrobili swoją najwyższą, jaką jesteśmy w stanie, liczbę punktów, żeby tą grę ugruntować treningami, powtarzalnościami, szybkością grania, szybkością reagowania. My musimy przez ileś sytuacji przejść, życiowych takich na boisku, że straciliśmy się bramkę nagle na 2-1 i wydawało się, że ten mecz może nam się w ogóle wymknąć pod kontroli. Udało nam się jedną bramkę zdobyć, a jeszcze przypominam, że przynajmniej dwie sytuacje albo trzy w tym czasie w końcówce mieliśmy. W Dalszycach między 90 a 92 mieliśmy dwie setki. I można było spokojnie 3-1 wygrać i też byśmy mogli. W Świdniku, przegrywając 3-1, jeszcze mieliśmy karnego i przypuszczam, że ten mecz jeszcze mógł się tam inaczej potoczyć. Także no, cierpliwości, spokojnie. My będziemy swoje punkty łapać i będziemy grali, także tu jestem o to spokojny.